Siemano, cześć, witajcie z tej strony Kifi i pewnie zastanawia Was to, dlaczego dzisiaj mam okulary. W dzisiejszym odcinku będziemy musieli bardzo uważnie się przyglądać, ponieważ gramy sobie w takiego geogesera, nie wiem czy kojarzycie taką gierkę. Po prostu musimy znaleźć na jakim miejscu na mapie jesteśmy. Zaraz do tego wszystkiego przejdziemy, ale jeszcze na początku takie małe ogłoszenie parafialne, bo wiem, że jest bardzo spora grupa ludzi, którzy cały czas pytają o CS-a i pytają o Hide and Seeka. I dla Was mam taką małą zapowiedź, że tak powiem, bądźcie jutro, czyli czwartek, o godzinie 16 na moim kanale, a może coś ciekawego się wydarzy. A tymczasem przechodzimy do gierki. Słuchajcie, mam nadzieję, że te okulary dzisiaj mi pomogą i nie będą mi wręcz przeszkadzać. Zaraz Wam powiem, od czego zacznijmy. Zacznijmy może od normal mode, po prostu. I żeby Wam wyjaśnić, o co chodzi. No i słuchajcie, pojawiamy się w pewnym miejscu na mapie w Fortnite. Możemy sobie obracać tutaj na lewo, na prawo, no do góry, do dołu już nie. I to jest całe nasze pole zasięgu. I po tej jakby małej tutaj wizji musimy zgadnąć na tej mapie tutaj po prawo, gdzie jesteśmy, gdzie się znajdujemy w tej chwili na mapie i dostajemy za to punkty. W zależności od tego, jak daleko trafimy w punkt, czy będzie to blisko od faktycznego punktu, dostajemy wynik. I po prostu ten wynik na końcu będziemy mogli sobie porównać, na przykład ja będę mógł sobie porównać z waszymi wynikami w komentarzach, bo bardzo bym was prosił o to, żebyście wy też odpalili sobie to i wpisali na przykład, ile punktów udało wam się zdobyć. Gramy teraz normal mode, więc jest to dosyć proste, ale jeśli spodoba wam się ten odcinek, to zrobimy kolejne odcinki, gdzie będziemy grać na trudnych i jeszcze jest tryb nocny i tryb z limitowanym czasem i myślę, że ten z limitowanym czasem jest taki najbardziej trudny, no bo jednak teraz mogę sobie w nieskończoność tego szukać, a jeśli czas będzie limitowany, to będzie dosyć trudniej. Dobra. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Like zostawiony, subskrypcja zostawiona, komentarz napisany. No to lecimy. Wydaje mi się, że jest to przyjemny park. Tak. Myślę, że to jest dosyć łatwe na razie do zgadnięcia, zwłaszcza, że jest to tryb normal. Ewentualnie jak będzie za łatwo, to serio przejdziemy sobie już za chwilę na harda. No ale zobaczmy. Jest to tutaj. Tak, to jest tutaj dokładnie. Tu jest park i stoimy gdzieś na tej górze. Chciałbym jak najbardziej dokładnie to trafić. Czekaj, ile mamy drzew? No mamy tutaj parę drzew i domek obok. O, i to jest takie właśnie kluczowe. Dobra, czyli to jest prawdopodobnie ta chatka, a my stoimy gdzieś tutaj. No i zobaczmy, czy miałem rację. 13 metrów! No to wydaje mi się, że to jest bardzo dobry wynik. 487 punktów, lecimy do następnej rundy. Do następnej rundy. Rund jest 10 i po tych 10 dopiero dowiemy się naszego końcowego wyniku. Gdzie jesteśmy? Gdzie my teraz jesteśmy? O, to nawet lama tutaj jest. Tutaj jest ta budowla. Kurczę, zapomniałem jak ona się nazywa. Właśnie budowla gracza i tutaj będzie karkołomne kino gdzieś. Tu jest furgonetka. Wiem dosłownie gdzie jesteśmy. Musimy iść tutaj do karkołomnego kina na mapie. I to będzie tu. Tak. 19 metrów. No, słuchajcie, dokładnie tak aż nie trafiam może, ale myślę, że do tych 50 metrów to jest i tak zarąbiście, a jak mi się myli o 19 czy o 10, no to już w ogóle. Lecimy do następnej rundy. To jest, jak mówiłem, tryb łatwy na razie, jeśli wam się spodoba, zrobimy tryb trudny. No i tutaj wyrwa oczywiście bardzo łatwo. Chyba naprawdę zaraz przejdziemy na ten trudny tryb, bo robi się za łatwo. Chociaż czekaj, z której perspektywy to jest jakby pokazane, bo to jest, okej, tu jest ta głowa, więc ta głowa jest tutaj, więc my jesteśmy na tej górce przy teleskopie, tylko kurczę, gdzie to dokładnie jest, dobra, to są te drzewa, my stoimy gdzieś mniej więcej tutaj, 2 metry, to chyba najlepszy wynik na razie, dosyć łatwe to jest, naprawdę, przejdźmy tutaj, o, no i tutaj nowa miejscówka, oaza. Wiem gdzie to jest, wiem gdzie to jest. To jest dokładnie tutaj. Dajcie znać, czy w ogóle wy byście trafili, czy macie taki podgląd, co to jest za miejscówka. Ale powiem wam naprawdę, że próbowałem sobie już tryb hard i tam już nie ma tak lekko. Zobaczymy. 6 metrów. No to super wynik, wydaje mi się. Lecimy do następnego. Znowu jest na nowej miejscówce i to jest w oazie. Oczywiście, że to jest w oazie. Przy autobusie. Tutaj dosyć na tej mapie możemy sobie mocno przybliżyć, więc to jest pomocne na pewno. Autobus. Autobus. Gdzie stoi autobus? Powinien stać przy hotelu. O, widzę, że coś tam jedzie. Tylko nie wiem, czy dokładnie na mapie jest jakby pokazane. Czekaj, bo ta droga wyjeżdża. O, to jest tu. Dokładnie, dobra. Stoimy przy tym samochodzie.
5 metrów. No to kurczę, świetnie, naprawdę. Szósta runda, czyli zostały jeszcze 4 rundy. Tutaj już mi to się kojarzy z czymś i to jest oczywiście... Zapomniałem teraz nazwy tej miejscówki, ale już wam zaraz powiem, gdzie ona jest. To jest to. To jest przytułek, przysiółek, coś takiego. Dokładnie nie pamiętam, ale jest to... Żeby tak dokładnie, jak najdokładniej trafić. No to powinno być gdzieś pod tym drzewem, nie? Bo tutaj mamy drzewo, tak. 40 metrów, no to troszkę już dalej, ale no i tak myślę, że do 50 powiedzmy ja jak trafię, to jestem zadowolony. Chociaż faktycznie fajnie było trafiać te 6-5 metrów. Tutaj mamy oczywiście pomidorowy, tak. Ja z miejscówek tak nie kojarzę, ale to są, z nazw znaczy, ale miejscówki jak najbardziej kojarzę, to jest chyba pomidorowy, chyba zresztą dobrze mówię. I przy tym niebieskim samochodzie to będzie. Przy tym niebieskim samochodzie tylko jakby dalej my stoimy. Tak, my stoimy gdzieś tu. Mniej więcej. Chciałbym tak jakoś mega dokładnie trafić. Ło! Tu mi się coś odpaliło. Dobra, chciałbym tak jakoś mega dokładnie trafić. Ale no... No powiedzmy, że... O! Tu stoimy. 0 metrów! Wow! Dokładnie! Co do metra! Jednak te okulary pomagają, bo dobrze mogłem się przyjrzeć. Co do metra, słuchajcie, trafiliśmy. To czegoś takiego jeszcze nie miałem. 500 punktów. Full. Więcej się nie da zdobyć. Ósma runda. I gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się oczywiście w wyrwie. Oczywiście, że tak, w wyrwie. Ale no to już się robi ciężko, no bo tak między drzewami to ciężko jest zgadnąć, gdzie to dokładnie jest. Aczkolwiek czekaj, gdzie są magazyny? Magazyny są tu, nad nami. Więc to jest gdzieś, tak dobrze mówię? Chociaż czekaj, magazyny są tam bardziej, czy tu są, a to jest bardziej od magazynów w tą stronę. Chociaż to jeziorko mnie trochę myli, ale no nie wiem, wydaje mi się, że to jest jednak gdzieś w tę stronę bardziej, no. Tak będzie bardziej tu. Czekaj, tu jest furgonetka, gdzie jest ta furgonetka? Może jest gdzieś tu. Nie widzę tej furgonetki w sumie. To może być... No chciałbym jak najdokładniej strzelić. No tu mam trochę problem już. Tu już się pojawia trochę problematycznie. Strzelę tutaj. Kurczę, cały czas mi się coś wyświetla. Dobra. I uwaga! 159 metrów, no to już niezbyt dobrze, to już nie jestem zadowolony, to jest pierwszy taki fail. No niedobrze, no ale lecimy dalej, zobaczymy co nas czeka. O, z wnętrza, no, robi się jednak coraz trudniej. Ej, powiem wam, że to wnętrze, a nie, wiem, to jest tutaj, w Butnym Brzegu, w tym domku dokładnie, na dole, to jest w piwnicy. Ale gdzieś około, no gdzieś tu. 28 metrów, no to jeszcze ok. I ostatnia runda, 10. Zobaczymy, czy będzie jeszcze trudniej. No i chyba nie będzie jeszcze trudniej, bo wiem, gdzie to się znajduje. To się znajduje zaraz przy pomidorowym. Nawet widać tam jeszcze pizzę. No to nie, pomidorowy? To jest jednak pomidorowy przysiółek. Bo tam to było co innego. Mylą mi się te nazwy. Ale faktycznie jest to gdzieś tutaj. Zgadniemy sobie tak, mamy ten samochodzik nawet, widzicie, i stoimy dosłownie przed tym samochodzikiem. 6 metrów. I zobaczymy wynik. Normal mode 4722 punkty. Mogę sobie zapisać teraz Kifi. I to by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Napiszcie swoje wyniki na normal mode w komentarzu. A jeśli zostawicie dużo łapek, to zagramy sobie na hard mode i zobaczcie, już jest nieco ciężej, ponieważ zwykle są to ze środka, głównie z jakichś wnętrzności, że tak powiem, więc będzie dosyć ciężko, więc będzie dosyć trudniej. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę, napiszcie ten komentarz ze swoim wynikiem. Cóż, to było na tyle, do zobaczenia w następnym filmie, siema!